Cześć, nazywam się Jurek, zajmuję się instruktażem, jeżeli chodzi o kategorię A. Dzisiaj chciałbym zaprezentować motocykl Yamaha XJ6, który jest wykorzystywany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego podczas egzaminowania i chciałbym omówić, że tak powiem, podstawowe elementy, które musimy sprawdzić na placu manewrowym. Zacząć należy od sprawdzenia naciągu łańcucha. Sprawdza się to między jednym kołem a drugim kołem na samym środku. Ugięcie łańcucha powinno się zawierać między 4,5 a 5,5 cm. Jeżeli będzie więcej, łańcuch będzie za luźny. Jeżeli jest mniej, łańcuch będzie zbyt mocno naciągnięty. Po sprawdzeniu naciągu łańcucha musimy umieć wskazać światła. Omówimy sobie od początku wszystkie światła. Pierwszym światłem, którym musimy umieć pokazać, jest światło pozycyjne. Uruchamiane jest po przekręceniu stacyjki. Określa pozycję motocykla na drodze. Z przodu jest to barwa biała. Z tyłu jest to barwa czerwona. Nadmienić należy, że światło pozycyjne oświetla również barwą białą tablicę rejestracyjną. Kolejnym światłem, które musimy umieć wskazać, jest światło mijania. Światło mijania w tym motocyklu jest włączane z automatu, czyli aby je uruchomić, musimy odpalić motocykl. Uruchamiamy motocykl i pokazujemy z przodu, że światło mijania jest tutaj. Kolejnym światłem, które musimy zaprezentować, jest światło drogowe. Musimy wiedzieć, że światło drogowe jest uruchamiane wraz ze światłami mijania, czyli motocykl jest dalej na chodzie. Przełącznikiem sobie przełączamy światło mijania drogowe i światło drogowe jest uruchamiane z przełącznikiem z lewej strony. Kolejnym światłem, które musimy umieć zaprezentować, jest światło kierunkowskazów. Na początku prezentujemy kierunkowskaz z lewej strony, z przodu, kierunkowskaz z lewej strony, z tyłu. Następnie kierunkowskaz z prawej strony, z tyłu, kierunkowskaz z prawej strony, z przodu. Możemy umieć również pokazać światła awaryjne. Tym przyłącznikiem włączamy światła awaryjne. Z tyłu jest zarówno z prawej i z lewej strony, z przodu również z prawej i z lewej strony. Kolejnym światłem jest światło hamowania stop. Światło hamowania stop sygnalizuje się zapaleniem lampy czerwonej z tyłu. Jest uruchamiane z hamulca nożnego, jak i uruchamiane z hamulca ręcznego. Jeżeli omówiliśmy wszystkie światła, zostaje nam jeszcze uruchomienie sygnału dźwiękowego, a następnie wskazanie płynów eksploatacyjnych.